Każdego roku na świecie miliony ludzi czynią zło w imię tej jednej wartości. Każdego roku w imię tej samej wartości miliony ludzi czynią dobro. Mowa o Bogu. To dlatego tutaj na naszym kanale organizujemy debatę w wyjątkowym miejscu w domu profesora Krzysztofa Zanussiego z wyjątkowymi autorytetami, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak nauka i fizyka odnosi się do istnienia bądź nieistnienia Boga. Gdyby prawa natury, fizyki, biologii były tylko troszeczkę inne niż naprawdę są w naszym wszechświecie, to życie we wszechświecie byłoby niemożliwe. Uważam to za jeden z największych faktów naukowych, które zrozumieliśmy. Jest zastanawiające, że jest taki porządek, który nie od nas zależy i któryśmy zastali i odkrywamy, że on istnieje. Samego wielkiego wybuchu był wyregulowany, jest wyregulowany antropicznie. Hipoteza antropiczna, tego wyregulowania, tego fine-tuning, tego doskonałego dopasowania została przedstawiona jako żart przy kolacji. Wszedł pan profesor do katalogu najwybitniejszych polskich reżyserów, tworząc kino, w którym poszukuje pan odpowiedzi głównie na istnienie Boga. To mi się wydaje, że to jest jedyne pytanie, które jest naprawdę ważne. A partnerem odcinka jest mój uniwersytet, Uniwersytet WSB Merito w Warszawie, wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce, które nie boi się zadawać pytań i szukać odpowiedzi, pod warunkiem, że są oparte na nauce. Panowie, czy wy wiecie, że Bóg istnieje? Tak, ja wiem, że Bóg istnieje. I o tym właśnie piszę w swojej książce. Skąd bierze się to moje bardzo mocne przekonanie, bez żadnych wątpliwości, że Bóg istnieje. Ja bym ostrożniej powiedział, ja przypuszczam, że Bóg istnieje. Ja zarazem z Pascalem zakładam, że On istnieje. Ale jakby to nie jest przedmiot mojej wiedzy, to jest przedmiot mojego przekonania czy wiary. To jest troszkę co innego. Powołuje się pan profesor na Pascala, a to nie jest tak, że Pascal popełnił jeden taki kardynalny błąd, mówiąc o Bogu tylko w kontekście Boga chrześcijańskiego? No tak, ale ten błąd możemy już po dwóch wiekach czy trzech naprawić. To było takie eurocentryczne spojrzenie, w którym nie było widać, że boskość jest powszechna. Takie poczucie boskości mamy we wszystkich właściwie kulturach i cywilizacjach, jakieśmy spotkali. Więc widocznie to nie jest tylko nasz monopol, ale pytanie, która wiara jest najbliższa Boga, i tu bym optował za tą, do której sam należę. Gdybym znalazł inną, to bym się do niej przeniósł. Panie doktorze? Ja nie wiem, czy Bóg istnieje. I tutaj muszę się przyznać do pewnej słabości, ponieważ przez całe moje długie już teraz życie przekonywano mnie, że istnieje, ale nie przekonano. I tutaj powołam się na świętej pamięci profesora Jerzego Wetulaniego, znanego neurologa i fizjologa, oraz na profesora Ducha z Wydziału Fizyki w Uniwersytecie w Toruniu, którzy argumentują, że współczesne badania, zarówno neurologiczne, farmakologiczne, jak i modelowania mózgu, pokazują, że może być odwrotna sytuacja. My często myślimy, że dzięki temu, że ludzie posiedli jakieś objawienie, jakąś wiarę, to mamy zasady moralne, mamy wartości i tak dalej. Tymczasem profesor Wetulani argumentował, że może być odwrotnie, dlatego że te zachowania moralne, zachowania altruistyczne obserwujemy w świecie zwierząt na przykład. I niewykluczona jest sytuacja, w której ludzie, funkcjonując społecznie, wykazywali takie zachowania i chcąc je sobie uzasadnić racjonalnie, stworzyli tę nadbudowę. Czyli, że ja poświęcam coś mojego, ja zrzekam się czegoś mojego na rzecz innych, na rzecz społeczności i to trzeba jakoś wytłumaczyć. Więc tłumaczę to sobie właśnie tą transcendencją.
Tak, ale ja mam ze sobą bardzo wiele debat z Jurkiem Wetulaniem, bo byliśmy w tym samym okresie na studiach i znaliśmy się całe życie. Znam jego szalenie, taki nerw do prowokacji, który był wielki, ale w tym, co pan z niego zacytował, jest taka redukcja już spraw bożych do spraw etycznych. Tymczasem pytanie o istnienie Boga jest dużo szersze i wcale do tej etyki się nie sprowadza. A jak się sprowadza, to chyba niedobrze dla każdej religii. Panie profesorze, mówię do profesora Marka Abramowicza w swojej książce Między Bogiem a Prawdą, jako jedno z fizycznych, naukowych uzasadnień istnienia Boga, podaje zasadę antropicznego wyregulowania. Czym jest antropiczne wyregulowanie? Zanim odpowiem na to pytanie, zaprotestuję i bardzo mocno powiem, że nigdzie w mojej książce, ani nigdzie w innych publikacjach i w rozmowach nie twierdziłem, że z fizyki, wiedzy, którą fizycy, pokolenia fizyków od starożytności do dnia dzisiejszego posiedli, można wyłuskać coś, co nawet w małym stopniu byłoby dowodem na istnienie Boga. Fizyka nigdy takich dowodów nie przedstawiła i to nie jest zadanie fizyki. A w swojej książce ja piszę o czymś innym. O zdumieniu, że wszechświat jest taki, jaki wiemy na pewno, że jest. To nie są nasze domysły, tylko oparte na naszych i naszych poprzedników badania pokazujące, że w świecie, w którym żyjemy, jest pewien porządek i ten porządek jest ważny również dla naszego istnienia. Gdyby tego porządku nie było, to nasze istnienie byłoby niemożliwe. I teraz odpowiadam na pytanie, co to jest zasada antropiczna. Wpierw powiem, że zasada antropiczna to nie jest hipoteza teoretyczna, tylko to jest stwierdzenie całej olbrzymiej ilości faktów dotyczących głównie fizyki, astrofizyki, kosmologii, ale także innych dziedzin nauki, które pokazują, że gdyby prawa natury, fizyki, biologii były tylko troszeczkę inne niż naprawdę są w naszym wszechświecie, to życie we wszechświecie byłoby niemożliwe. Gdyby prędkość światła była inna? Gdyby prędkość światła była inna, gdyby stała grawitacji była troszeczkę inna i to troszeczkę dotyczy zmian procentowych albo nawet jeszcze mniejszych. Ale czy byłoby możliwe inne życie? Czy jest tylko jedno, jedyne życie możliwe w ogóle, to, które jest nam dane? Nie, oczywiście, że tego nie wiemy. Snucie hipotez o tym, że jakieś zupełnie inne życie może być możliwe, jest na gruncie fizyki, którą mamy i rozumiemy, nieuprawnione. Oczywiście, że może istnieć zupełnie inne życie. I wtedy ten fakt wyregulowania wszechświata, które prowadzi, a właśnie nie prowadzi, tylko zezwala na to, żeby było życie takie, jakie znamy, jest faktem jakby nieciekawym i banalnym. Uważam to za jeden z największych faktów, nie hipotez, to jest fakt. Faktów naukowych, które zrozumieliśmy. Że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle, którą możemy powiedzieć o świecie. Ja się z tym całkowicie nie zgodzę i zacznę od tego stwierdzenia, że gdyby prędkość światła była inna. Prędkość światła jest rzeczą do dyskusji. To, co jest bezdyskusyjne, to jest to, że prędkość światła jest maksymalną prędkością, z jaką prędkość światła w próżni, z jaką możemy przesyłać energię czy sygnały. Natomiast czy ona wynosi 300 tysięcy, czy 350, czy 400, to jest kwestia umowna. Kilkanaście lat temu przyjęto, że prędkość światła wynosi 300 tysięcy kilometrów na sekundę, kropka, dokładnie. Co to spowodowało? To spowodowało redefinicję
innych jednostek, takich jak metr i tak dalej, całego systemu jednostek. I teraz zmierzam do tego, że wszelkie gadanie o tym, że zmienimy prawo Coulomba, czy prawo powszechnego ciążenia, czy to, czy tamto, stałą struktury subtelnej i zobaczymy, jak ten wszechświat by się wtedy rozsypał i nie udał, jest kompletnie nieuprawnione, bo nie wiemy, skąd pochodzą prawa przyrody, nie wiemy, skąd się biorą wartości stałych, fundamentalnych, nie wiemy, jakie są wzajemne relacje pomiędzy tymi prawami i nie mamy żadnego prawa twierdzić, że poruszymy jedno prawo, troszeczkę zmodyfikujemy, ale całą resztę trzymamy taką samą, bo być może tak się nie da. Być może jak zmodyfikujemy jedno prawo, przekrój czynny na jakieś reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach, prowadzące do produkcji pierwiastków chemicznych, to być może nieuchronnie wtedy musimy zmienić wszystkie inne prawa fizyki i nie mamy zielonego pojęcia, jak taki wszechświat by wyglądał. Takie opowiadanie, że zmieniamy jeden parametr wśród tej bogatego zbioru praw fizyki, a całą resztę trzymamy taką samą, to jest tak, jak zmieniamy wartość stałej prędkości światła, ale wszystkie pozostałe jednostki trzymamy takie same. Profesor dokładnie na stronie 20 swojej książki pisze, że uderzenie asteroidy 60... Chwilkę. Nie było przypadkowe. 66 milionów lat temu. Nie piszę, że nie było przypadkowe. Było przypadkowe. To był bardzo szczęśliwy przypadek. Ale chciałbym powiedzieć coś na temat wypowiedzi mojego kolegi, który jest tak jak ja fizykiem, teoretykiem. Przypadkowość liczbowa prędkości światła wyrażę na przykład wartości w kilometrach na sekundę. Oczywiście nie ma tu nic do rzeczy, dlatego że te koincydencje i wyregulowania można opisać, tak jak to opisał na przykład Martin Rees w swojej znanej bardzo książce dotyczącej antropicznego wyregulowania, posługując się wyłącznie wartościami bezwymiarowymi, to znaczy stosunkami różnych wielkości fizycznych. Wtedy w to, w jakich je mierzymy jednostkach, nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Także Staszku, to co powiedziałeś na początku, to wywołało pewne moje zdziwienie. Ja mówię o tym tylko, że to jest zupełnie zdumiewające, że nie sposób być fizykiem i nie widzieć, jakie to jest wspaniałe. W swoim tym ogromnym majestacie, że wszystkie te bezwymiarowe wielkości są akurat takie, że umożliwiają życie. Pytanie jest, dlaczego te prawa fizyki są dokładnie takie, z ogromną dokładnością, że umożliwiają powstanie życia. W książce Sen o teorii ostatecznej Steven Weinberg porusza ten temat problemu nukleosyntezy, która zachodzi w gwiazdach i tam był taki subtelny proces reakcji termojądrowych, łańcucha reakcji termojądrowych. I Fred Hoyle, wielki angielski astronom, odkrył, że ten łańcuch może przebiegać, może być kontynuowany dzięki temu, że istnieje specjalny stan wzbudzony jądra atomu węgla, który powoduje, że akurat przekrój czynny na jakąś kluczową reakcję w tym cyklu jest taki, jak trzeba, żeby to mogło wszystko się potoczyć. I można powiedzieć, no cudowne wyregulowanie. Ale Steven Weinberg uważa, jakby był inny ten przekrój czynny, no to by powstał jakiś inny ciąg reakcji i to wszystko i tak by się stało. Także pan, panie profesorze, teraz podał podstawowy argument na nieistnienie, znaczy na nieistnienie Boga w takim ujęciu, że jeżeli poszukujemy w tym wyregulowaniu jakiejś iskry Bożej, no to przecież jedna z koncepcji fizyki teoretycznej jest koncepcja wielu światów, gdzie istnieją inne prawa fizyki, gdzie
czysta statystyka powoduje, że akurat jesteśmy wypadkowym zbiegów okoliczności. Znaczy akurat wydarzył się jeden wszechświat, w którym żyjemy, w którym wszystkie stałe złożyły się na to, że istnieje życie, finalnie istnieje człowiek. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie zacytować fragmentu piosenki Jacka Kaczmarskiego. Ta piosenka nazywa się Komuniści. Jest tu też cytowana. Jest oczywiście cytowana w mojej książce. A co prawda Kaczmarski pisał o materializmie historycznym, a ja zmieniam tylko jedno słowo z historycznego na dialektyczny i z tą jedną zmianą zacytuję Kaczmarskiego tak. Materializm dialektyczny na nowość się wybił, naukowo udowadnia, co by było gdyby. Ja odpowiem cytatem z drugiej piosenki Jacka Kleifa. Po co matka natura stworzyła wielkie mamuty? Ani wygląda to ładnie, ani z nich skóra na buty. Robiła tak, jak jej wyszło. I ta próba odpowiedzi, ta hipoteza antropiczna tego wyregulowania, tego fine-tuning, tego doskonałego dopasowania została przedstawiona, a przynajmniej oficjalnie, w Zakopanem na Szkole Fizyki Cząstek Elementarnych na początku 70. lat przez Brandona Cartera jako żart przy kolacji. I to poszło w świat. I Carter do dziś żałuje, że to powiedział, bo mówi, wypuściłem gina z butelki. No ale to on żałuje, my nie żałujemy, to po prostu dobrze, że on to powiedział. Ja widzę, że jesteśmy w konkursie na piosenki, więc ja musiałem przypomnieć Osiecką z jej piosenką Życie to forma, istnienia białka. Tylko w kominie czasem coś załka i to profesor Hartmann próbował polemizować, myślę o profesorze filozofii, nie o ojcu, którego pan w książce wspomina. Ale to od razu, w momencie, kiedy pan tylko mówił o tej zasadzie, on od razu z tego wnioskuje, że pan mówi, że to dowodzi Boga, czego pan nie robi, bo przecież czytałem tę książkę. Nad światem materialnym jeszcze rzeczywistość jest bogatsza, niż nam się ze takich zmysłowych doświadczeń wydaje. I to chyba jest dopiero punkt przejścia. Tak. Główne pytanie, zanim pytamy o to, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje, główne pytanie jest o rzeczywistość świata. Tak jak pan to powiedział, panie profesorze. Czy świat jest tylko materialny, czy świat jest transcendentalny? Otóż tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, tego nikt nie wiedział nigdy. To nie jest tylko pytanie filozoficzne. Ja widzę to pytanie jako ważne pytanie dla fizyki. Dlatego, że jeżeli jest tak, że świat jest transcendentalny i ta transcendentalność świata wpycha się w rzeczywistość fizyczną, na przykład w postaci antropicznego wyregulowania, albo na przykład zagadnienia, czy my ludzie mamy wolną wolę i świadomość, co jest naprawdę ważnym punktem w mechanice kwantowej. Wyjaśnienie paradoksu kota Schrödingera nie jest pełne w fizyce, nie rozumiemy tego. Wiemy, że teoria, mechanika kwantowa, oparta na postulaty, które dopuszczają taką interpretację, że kot Schrödingera jest jednocześnie żywy i nieżywy, że nie da się temu zaprzeczyć. Ja się z tobą zgodzę, że ten problem transcendencji, czy istnieje coś poza tą taką materialną rzeczywistością, czy nie, że to jest fundamentalny problem. I ja widzę ten problem na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest poziom, który mogę zilustrować, podając takie przykłady. Mamy literaturę. Mamy tylko jedno życie. Przeżywamy jedno życie, jedno doświadczenie. Nie mamy kontaktów z tymi, którzy odeszli. I nie mamy kontaktu z tymi, którzy po nas nadejdą. Ale czytając dzieła literackie, my możemy żyć powielokroć. Możemy stać się Raskolnikowem, czy Anną Kareniną, czy kimś tam jeszcze. Możemy przeżywać życie... Czy Georgem Samsą.
Tak. Jak pan się do tego wszystkiego odnosi? Słuchaj. Ale to jeszcze nie koniec. Czyli że jest nam dostępne inne życie niż to nasze życie fizjologiczne, ograniczone w czasie i w miejscu. Drugi przykład to jest matematyka. To jest, no, większość znanych mi matematyków to są platończycy czy platoniści. Oni wierzą, że obiekty matematyczne, że twierdzenie matematyczne, formy matematyczne są, mają obiektywne, istnieją obiektywnie, chociaż nie są przypisane do rzeczywistości. Większość pojęć matematycznych, czy też wiele, nie ma żadnych desygnatów w świecie materialnym. No co wspólnego mają cztery konie i cztery śliwki? No mają tę abstrakcyjną ideę, że jest 4 i 4. Ponieważ matematyka opisuje rzeczywistość, która nie opisuje rzeczywistości materialnej, to znaczy, że my wkraczamy w taki jakiś obszar pozamaterialny, pozazmysłowy, pozafizjologiczny, pozaeksperymentalny. I drugi poziom to jest taki, tej transcendencji. Ja bardzo wiele dyskutowałem o tym z profesorem Andrzejem Krzywickim, synem Ireny Krzywickiej, znakomitym fizykiem, który pracował w Saclay we Francji. I on mówił tak. To jest dla mnie oczywiste. On był ateistą, zadeklarowanym ateistą. On mówił tak. Dla mnie jest oczywiste, że istnieje, że może istnieć poziom rzeczywistości, który jest nam niedostępny. Pies czy kot mają wiedzę o świecie. Ptaki latają tysiące kilometrów i wracają do tego samego gniazda. Ale ani ptaki, ani pies, ani kot mechaniki kwantowej nie znają. I nigdy nie będą znali. I być może w tym materialnym świecie jest taki poziom rzeczywistości, który będzie nam niedostępny nie z powodów technologicznych, ale z powodów tego, że nasz umysł nie jest wszechmocny, nie jest wszechogarniający, że być może jest taki poziom rzeczywistości, którego nigdy nie będziemy w stanie, do którego nie będziemy w stanie dotrzeć i zrozumieć. I też można to uznać za transcendencję, bo to jest coś, co jest poza horyzontem naszego poznania, nie z powodów praw fizyki, nie z powodów technologicznych. Ale z powodu tego, że jesteśmy ograniczeni, nasze mózgi są ograniczone, żyjemy przez ograniczony czas i nigdy tam nie dotrzemy. Panie profesorze, to jak jesteśmy przy matematyce, to ja tutaj sobie zapisałem taki cytat pana z ostatniego filmu, znaczy, kiedy opowiadał pan o ostatnim filmie, Liczba doskonała. Matematyka jest pomostem między światem materialnym a światem ducha i to chciałem zawrzeć w tym filmie. To chciałem pokazać. Wartością wymierną, która z życia dostaje, jest miłość. Dobrze, no to udało mi się jakieś takie zdanie zbudować. Myślę, że w części go ściągnąłem z profesora Steinhausa. Liczba doskonała to jest film, który ja odbieram jako próbę odpowiedzenia na pytanie, czy Bóg istnieje i nałożenie na to praw matematyki, liczb, złożonych. Nie, ja bym powiedział, że na to pytanie nie może istnieć odpowiedź, bo wtedy nie istniałaby wiara. To jest tutaj taka prosta sprzeczność, ale ja oczywiście mówię o tym, że to jest przedmiot mojego głębokiego zaciekawienia i zainteresowania. Zgodnie z tym, co pan mówi, ja też wiem, że ja nie dostanę na to nigdy pewnej odpowiedzi. Natomiast mnie bardzo intryguje to, czy rozum jest jedynym narzędziem poznania, które uważamy za wartościowe, czy też istnieje coś takiego jak poznanie mistyczne, które jest innej natury i które bardziej jest stosowne do tego obszaru transcendencji, o której teraz mówimy. No ale to właśnie nowoczesna farmakologia, neurologia. Ale ona nic o tym nie mówi. Ona mówi, że jest oczywiście pewna równoległość i w świecie materialnym jest odpowiednik do tego, co, z tego, co się dzieje w mózgu fizjologicznie, nie wynika, co za myśli tam się i uczucia tam się kłębią. No, to jest tylko jedna ze stron. To nie jest oczywiste, bo wiele wskazuje zarówno z modelowania numerycznego procesów zachodzących w mózgu, jak i z badań takich właśnie farmakologicznych czy neurologicznych, że ten świat naszych emocji i naszych uczuć być może jest materialnie
no, sterowany. No tak, tylko że to nie wyczerpuje całej prawdy o tym zjawisku. To jest tylko jedna jej strona, jedna z jego stron. Do tego, co pan poruszył, do miłości, to przypomnę, że ostatnie zdanie Boskiej Komedii, to kiedy Dante opisuje, co kręci światem, mówi il amor, chi muove el sol e altre stelle. Tak, to prawda, on to powiedział. Ja też to próbowałem powiedzieć. To jest miłość, która porusza słońce i inne gwiazdy. Jeżeli przyjmiemy, że świat jest wyregulowany antropicznie, no to na etapie wielkiego wybuchu, kiedy powstawał, kiedy nie było nawet atomów, on nie był wyregulowany antropicznie. Samego wielkiego wybuchu był wyregulowany, jest wyregulowany antropicznie. I Marku, tu się z tobą ponownie zgodzę. Już drugi raz, zauważ. Wolę dla debaty, żeby się ze sobą nie zgadzali, ale jak już musicie. Kilkanaście lat. No fizyka ma to do siebie, że jest nauką ścisłą. Tak. Kilkanaście lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w debacie z udziałem pana profesora w Katowicach na Wydziale Fizyki i wygłosiłem wykład zatytułowany Jako w niebie, tako i na ziemi. Jak było na początku, tak teraz i na wieki wieków. I to był wykład o uniwersalności praw przyrody. Że te prawa przyrody tu i na krańcu wszechświata są takie same i mamy na to dowody obserwacyjne, bo patrzymy, jak światło oddziałuje z atomami, jak je emituje. Nie mamy na to dowodu. Mamy na to. Jaki mamy na to dowód, skoro nie dotarliśmy do krańca wszechświata? To pan jak święty Tomasz musi włożyć palec w dziurę w brzuchu, bo nie uwierzy. Światło, widzimy. Przecież tego, co się dzieje tam za płotem, pan też nie dotyka, ale pan widzi i pan wierzy, że to się zdarza. Że ten kot za płotem jest taki sam jak ten kot tutaj. I druga sprawa to jest sprawa uniwersalności praw przyrody w czasie. Że mamy na to dowody, obserwacyjne dowody, że wartości stałych fizycznych i postać praw przyrody nie zmieniały się w ciągu miliardów lat. Na przykład, sam o tym pisałem, wartość stałej struktury subtelnej, czyli no, sposobu, w jaki światło oddziałuje z atomami, mamy dowód, że w ciągu ostatnich kilku miliardów lat z ogromną dokładnością wartość tej stałej była taka sama, jak jest dzisiaj. To znaczy, że wszechświat na etapie wielkiego wybuchu wiedział, że powstanie człowiek? Nie. To tak lepiej nie mówić. I ja o tym mówię tak, że twierdzenie przeciwne, że to jest tylko pozór, że na pewno tak nie było, jest twierdzeniem nieuprawnionym. To znaczy jest całkowicie uprawnione mówienie tego, że prawa fizyki i stałe fizyki, bo ja rozróżniam prawa i stałe fizyki, ale to może to jest... Może to jest powiązane, a może nie. Może nie, a wydają się być takie, że dopuszczają życie. I to oczywiście można wykpić a banalnym stwierdzeniem, no ale jakby były inne, to by życie było niemożliwe. Nie, bo wystarczy, żeby były minimalnie inne, różne i już życie nie powstanie. A jak wy patrzycie na cuda? Ja wpierw powiem o astrologii. Z astrologią nie jest tak dzisiaj. Można obiektywnie sprawdzić, czy przepowiednie astrologów się sprawdzają, czy nie. I to zostało zrobione. I odpowiedź jest taka, nie sprawdzają. Nie sprawdzają się, to już wiemy. Wiemy to eksperymentalnie. Nie sprawdzają się. I to w eksperymencie takim, który był zrobiony przez fizyków we współpracy z astrologami. To znaczy astrologowie mieli z horoskopów opisać psychikę nowo narodzonych osób
I potem sprawdzano za pomocą takiego testu używanego w psychologii, na co się astrologowie z góry zgodzili. Nie mogę teraz się nie przyznać do tego, że umiem układać horoskopy i że nawet ułożyłem ich kilka, a ostatni całkiem niedawno, bardzo podziwianej przeze mnie pięknej pani, która jest właścicielką włoskiej restauracji w Warszawie, ma mój horoskop i twierdzi, że wszystko się jej zgadza. Jeszcze tutaj powiem, komu postawiłem horoskop. Lucynie Winickiej postawiłem. A to wspomina pan w książce, tak? Mnie o to poprosiła. I nadal uważa pan, że horoskopy to jest bzdura? Nie bzdura, to jest... Pewna zabawa oparta na pewnej umiejętności. Tak, ale skupiając się na nauce, potwierdza pan, że nauka przeczy... Całkowicie. Astrologii. Całkowicie. Znaczy, to nie jest tak, że to jest hipoteza. To jest coś, co zrobiono dokładne testy. Wiadomo na pewno, że nie. Nie ma żadnych powodów w nauce, znaczy w fizyce, żeby horoskopy się z jakiegoś powodu mogły sprawdzać. Kościół katolicki zawsze wiedział o tym, że horoskopy to jest grzech. Bo to jest erozja do wolnej woli. Wolna wola zostaje przez horoskop ograniczona. Jestem, jaki jestem, bo takim muszę być. I to jest zresztą pogląd. Kościół zawsze zwalczał astrologię, chociaż oczywiście wielu księży, nawet biskupów było astrologami. Proszę pana, ale czy z modlitwą prowadzono podobne eksperymenty? Wydaje mi się, że one były wadliwe w swoim samym pomyśle. Ale jak to z perspektywy fizyka wygląda, kiedy ludzie mierzą, jak poprawia się zdrowie tych, za których się modlą i obok, jak się poprawia zdrowie? Tego zupełnie nie wiem. To znaczy, nie wiem, że były robione takie... To nawet chyba w Wielkiej Brytanii było takie teraz dość głupie. Nie wiem o tym. Nie. To jak podejść w świetle tego, o czym mówi pan o astrologii, do cudów? Ja sprawdziłem statystyki, ile milionów osób podróżuje do Fatimy i ile potwierdzono tam naukowo cudów. Potwierdzono około 100. W dużym przybliżeniu, bo nawet znalezienie takich źródeł nie jest łatwe. Część źródeł podaje 66, część źródeł podaje 100. Nigdy nie odbył się cud, który nie mógł się zdarzyć od strony medycznej. No ale jest to było wydarzenie mało prawdopodobne, to już jest subiektywnie biorąc cudem. Jedno z rzadkich wyzdrowień, ale akurat padło na tego, który się modlił. A czy to nie jest czysta statystyka, że jeżeli podróżuje tam część świata, to statystycznie po prostu w niektórych przypadkach choroba obiera tak nieprzewidywalny obrót, że ktoś nagle stanie się obiektywnie zdrowy? Ja zadałem to pytanie na temat tego, co to jest cud w rozumieniu współczesnych teologów. Wówczas księdzu, a dzisiaj panu profesorowi Polakowi, z Poznania. Byłem na jakiejś takiej konferencji interdyscyplinarnej, w której on również uczestniczył. I zapytałem go, jak teologowie współcześni rozumieją cud. Czy to jest coś, co jest sprzeczne z prawami przyrody, czy to jest coś, co jest niesłychanie mało prawdopodobne i tak dalej. No i on się wił jak piskorz i bardzo nie chciał udzielić konkretnej odpowiedzi. I jedna z otaczających go osób powiedziała, to nie jest ważne, jaka jest definicja. Ważne jest to, że niektórym ludziom to pomaga wierzyć. Na co on, to było na rok czy dwa przed jego apostazją, więc już widać, że był, chyba zbliżał się do zakrętu, odpowiedział, jednym pomaga, a drugim uniemożliwia. Dlaczego matematykę, bo jednak chciałbym wrócić do tego pytania, dlaczego matematykę obrał pan jako naukę, która pomaga szukać odpowiedzi na istnienie Boga? Ja nie wiem, czy pomaga. Ja tak tego nie postawiłem. Ja wziąłem za bohatera matematyka jako człowieka, który widzi struktury zdarzeń klarowniej niż widzą to ludzie zaangażowani w ich
no, taką dosłowną materię. To matematyka widzi zasadę jakby, a nie już przebieg procesu, który jest należy do wszystkich pozostałych nauk, z których każda z matematyki korzysta właściwie. Nie ma dzisiaj matematyki, która by nie była użyteczna dla jakiejkolwiek dyscypliny. Ale film nie jest o matematyku, tylko on jest jakby, ja tak przynajmniej rozumiem tą fabułę, ale jest o liczbach i o powtarzalnościach, które coś pokazują. Nie, to jest tylko nawiązanie do tego, no, co nam świat podpowiada, no, że rzeczywiście właśnie jest zastanawiające, że jest taki porządek, który nie od nas zależy i któryśmy zastali i odkrywamy, że on istnieje i że jest jakiś zespół parametrów, dzięki któremu my jesteśmy możliwi w takiej postaci, jak jesteśmy. Chociaż zastanawiamy się dzisiaj nad transhumanizmem i tym, czy może ten świat materialny wyprodukować innego człowieka niż taki jak my, co okay. się pojawił. To ja tego nie wiem. Nie mam wielkiego marzenia, żeby zostać jakimś neandertalczykiem, którego wyprze lepszy gatunek człowieka. Ale marzę o lepszym gatunku człowieka z drugiej Wszedł strony. Wszedł pan profesor do panten, nie chcę użyć tego określenia, ale do, najczęściej wiąże się z osobami nieżyjącymi, ale do katalogu najwybitniejszych polskich reżyserów, tworząc kino, w którym poszukuje pan odpowiedzi głównie na istnienie Boga. To prawda, tak. To mi się wydaje, że to jest jedyne pytanie, które jest naprawdę ważne. Mówi się, że w ogóle sztuka opowiada wyłącznie o miłości i śmierci. Ale to w tym trójkącie Bóg jest w środku, bo to jest najważniejsze. No jeżeli jest miłością, to jest inaczej. Jeżeli nie jest, jeśli go nie ma, to wszystko się... Ale nie jest smutne oparcie swojej całej twórczości na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, której się nigdy nie pozna? Nie, proszę pana. Cervantes podpowiadał, że droga ważniejsza niż gospoda. Więc to dokąd dojdziemy, to i tak wiadomo, wszyscy dojdziemy do piachu. Ale jeżeli droga była piękna, to już to życie było dobre. A poza tym... A przypomnę, jako fizyk, to znaczy ktoś, kto jest w tym podziale na nauki wyzwolone i filozofię, humanistykę po drugiej stronie, że wielu wybitnych twórców tworzyło swoje nieśmiertelne dzieła podziwiane po wiekach z tego powodu, że byli głęboko wierzący. Na przykład Beethoven. To nie można sobie go wyobrazić w inny sposób niż jako osoby poszukującej Boga. To, co tworzy pan profesor, to dla nieśmiertelności własnej? Ja tak nie powiedziałem. Ale ja zadaję takie pytanie. Nie, proszę pana, już jeśli chodzi o kino, to naprawdę śmieszne jest mówić o nieśmiertelności dyscypliny, która ma ledwie 100-kilkanaście lat. To na pewno tak nie będzie, bo w ogóle wizja tego społeczeństwa masowego, w którym żyjemy i tego przyspieszenia przekreśla marzenia o nieśmiertelności dzieła. To ja myślę, nikt już o tym poważnie nie marzy. Ale cieszy, jeżeli to dzieło do kogoś dotrze, to jest oczywiście bardzo ważne. Panie profesorze, jeszcze wracając do naszej rozmowy po tych całych latach twórczości. Dzisiaj jest pan bliżej jakiej odpowiedzi? Ja wie pan, to trudno mierzyć tą odległość, ale jestem tak samo daleko jak zawsze. Ale o tyle bliżej, że mniej mi czasu zostało na dalsze rozważania, bo już jest późno. A nadzieja, no, że jest coś, a nie że nie ma nic, nie zmieniła się. Tak przez całe życie myślałem i tak dalej to czuję. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego jest coś, a nie nic? To jest stare pytanie Leibnica. Tak. I większość filozofów sądzi, myślicieli, że nigdy nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. No tak, bo odpowiedź trzeba wybrać. To nie jest odpowiedź, którą można wydedukować, udowodnić, do której można dojść przez rozumowanie. Tylko to jest... Zakładam, że tak jest. To jest moja wiara i tyle. Nie, na poziomie wiary jak najbardziej. Natomiast szalenie mnie przejmuje, to myśmy nie dotknęli w ogóle determinizmu jako elementu, który otwierano chyba następne nagranie, bo to jest bardzo długi temat. Ja powiem o pytaniu Leibnica. W innej kwestii, w kwestii teodycei, Leibniz był przekonany, że nasz świat ten jest najlepszym z możliwych. Podobnie jak, nie pamiętam, która to jest z dróg świętego Tomasza,
argument z doskonałości i z konieczności, że coś, co jest jedyne i doskonałe, musi istnieć z tej właśnie konieczności bycia bytem koniecznym, a nie przygodnym. Więc ponieważ Leibniz wiedział o tym, że świat, w którym żyjemy, stworzony przez Boga, jest światem najdoskonalszym, to wiedział również, że ten świat musi koniecznie istnieć jako byt nieprzygodny, ale ten jedyny byt konieczny. Nie mogło być tak, że Bóg nie stworzył w ogóle niczego. Musiał stworzyć ten świat samej swojej boskiej natury i wobec tego istnienie Boga i świata jest jakby zagwarantowane tym, że to są byty konieczne. Skąd przyszło do głowy Leibnizowi pytać, dlaczego istnieje raczej coś? Jakby sam siebie zaprzeczał w pewnym sensie. Właśnie, że sam siebie zaprzeczał. I ja w książce zadaję pytanie, czyżby były chwile zwątpienia, czyżby Leibniz jednak myślał czasami, że ten świat stworzony przez Boga nie jest najdoskonalszym światem. I wtedy oczywiście to pytanie ma sens. Pytałem już pana profesora o ten wątek poszukiwania Boga w pana filmach, ale nie zadałem pytania o to, dlaczego drogą do poszukiwania tego Boga jest nauka. Może nie jest drogą, bo ja bym tego tak nie powiedział, że to jest drogą, tylko że interesują mnie ludzie nauki jako ludzie, i to nauk ścisłych, jako ludzie w moim przekonaniu najbardziej zaawansowani w tej chwili w swojej świadomości. Świadomość tych ludzi jest, wybiega może o wiek albo więcej naprzód w stosunku do tej opinii publicznej. To nie jest nic nowego w historii, bo między myśleniem Kopernika a przyjęciem jego teorii powszechnej upłynęło prawie 400 lat, prawda? Ludzie przecież jednak uważali, że słońce wschodzi rano, a zachodzi wieczorem i kręci się wokół Ziemi. Więc my dzisiaj tego, co niesie nowa fizyka, nie przetrawiliśmy jako kultura, jako społeczeństwo. My myślimy ciągle w kategoriach Newtona i takiego właśnie zdeterminowanego świata, w którym wszystko jest takie jak w zegarku nakręcone i musi się tak toczyć. I stąd właśnie też i zaprzeczamy wolnej woli, chociaż cały system prawny właściwie jest oparty na tym, że jest wolna wola, bo jest odpowiedzialność. Gdyby nie było wolnej woli, to nie wolno nikogo wsadzać do więzienia, bo przecież to jest wszystko uwarunkowane. On musiał tak postąpić, bo był zdeterminowany. To fałszywa koncepcja i moim zdaniem tu pęka trochę nasza mentalność, taka powszechna, codzienna. I nad tym się martwię, bo to tak nie można budować świata, w którym powątpiewamy, czy ktokolwiek czemukolwiek jest winien. No jest winien. Ja sam sobie też jestem winien, jak postąpię źle, jak wybiorę niedobrze. Bo może to powszechne myślenie i to niedoganianie za prawami fizyki, które odkrywamy, wynika z tego, że my widzimy świat trójwymiarowo. Tak jesteśmy biologicznie stworzeni. Jeszcze mamy ten czwarty wymiar, czas, którego nie widzimy, ale jesteśmy w stanie przynajmniej zrozumieć. Choć jak już wejdziemy w teorię względności Einsteina, że w tym samym momencie czas inaczej biegnie tutaj, a inaczej na satelicie nad Ziemią, to już mamy problem. Ja jako stary człowiek ja mam prostsze przykłady po prostu. Dawniej wszędzie było bliżej, a teraz wszędzie jest dalej. Dawniej wszędzie było dużo czasu, a teraz jest go mało. Więc poczucie subiektywności czasu to jest naprawdę kwestia uważnej obserwacji samego siebie. Wystarczy, żeby to poczuć i zrozumieć, że nasza percepcja świata jest nieuniwersalna, że ona jest cząstkowa. My go widzimy na nasz ograniczony sposób, a rzeczywistość jest stokroć bogatsza i właśnie jest cudownie zagadkowa i to mnie w niej zachwyca, że jest to zagadka, a nawet więcej, że to jest tajemnica, to znaczy coś, czego nie pojmiemy nigdy. To jest dopiero piękne. To nie jest trochę tak, że to studia rozpoczęte na Wydziale Fizyki u pana, gdzie zdeterminowały całą tą twórczość i wykorzystywanie nauki? Ale zdeterminowano, na pewno wpłynęły i właśnie tu wspominane osoby przemykały gdzieś na horyzoncie jeszcze profesora Infelda, pamiętam, no bo zagrał się szept na korytarzu, że idzie Infeld ten od Einsteina. To już było tak nobilitujące, że nie mogło być lepiej. Natomiast środowisko fizyków w tych latach już 50. na całym świecie rozwiniętym, w całym tym świecie odegrało ogromną rolę. Jest ogromna ilość wybitnych postaci życia publicznego, które z tej fizyki wysnuły jakieś swoje
impulsy do publicznego działania. No jak się pomyśli, ilu wybitnych przywódców było właśnie byłymi fizykami. No do Sacharowa prowadząc to przez znożesze innych. To jest dowód, że ta zaawansowana świadomość no dawała jakiś impuls do jakiegoś dynamicznego, takiego społecznego działania. Podczas kiedy humanistyka wydaje mi się, że się trochę wlecze w ogonie w tej chwili, że utknęła na takich bardzo prostych tezach, które no już można by porzucić. Jak możemy powiedzieć, że dogmatem jest określenie obserwator nie ma własnej woli? Wielu fizyków uważa, że my, ludzie, nie mamy wolnej woli, na pewno. Skąd się bierze wolna wola? Jeśli mamy wolną wolę, w takim na przykład rozumieniu, jak to rozumieją chrześcijanie, czy nawet dokładnie katolicy, możność wyboru postąpienia tak albo inaczej. I że to zależy nie od jakichś wcześniejszych uwarunkowań, całkowicie materialistycznych, tylko od tego czegoś, co jest transcendentalne w nas i dokonujemy tego wyboru w sposób, którego nie rozumiemy. I ci fizjologowie mózgu, o których wspominałeś, Staszku, z całą pewnością tego nie rozumieją, jak podejmujemy decyzję. A pan uważa, że mamy, czy nie mamy? Oczywiście, że mamy wolę. Ja nie uważam, że mamy, tylko wiem, że ja mam wolną wolę. Dlatego, że ja nie eksperymentuję z elektronami, kotami Schrödingera i różnymi innymi rzeczami, o których wiem, że są opisywane równaniami, które znam i które potrafię rozwiązywać. Sam tych eksperymentów nie robię. Natomiast w każdej chwili swojego życia robię eksperymenty ze swoją wolną wolą. I na podstawie tych doświadczeń podkreślam, nie przekonań, tylko doświadczeń, wiem na pewno, że mam wolną wolę. Wolność to uświadomiona konieczność. No powiedz to, że mają wolną wolę tym tysiącom biedaków, którzy przepływają Morze Śródziemne. No ale to jest wyraz ich wolnej woli, że chcą do bogatszego świata. Więc oni na pewno sobie to wybrali. Doskonale wiemy, że jest coś takiego jak przymus ekonomiczny, przymus społeczny, przymus... No ale można mu się poddać lub się można mu przeciwstawić. Wolność to nie jest uświadomiona konieczność. W poziomie meta, to znaczy to zdanie, wolność, to uświadomiona konieczność, to nie jest wynik jakiegoś eksperymentu społecznego czy jakiegokolwiek innego, tylko dogmatyczne przekonanie pewnej grupy ludzi. Tak samo jak przekonanie, że masz pełną wolną wolę. Nie. O tym, że mam pewną, na pewno wolną wolę, to przekonanie moje, jak to powiedziałem, nie wynika z jakiegoś dogmatu, tylko z doświadczeń moich życiowych, które wykonuję w tej chwili również. Mógłbym powiedzieć coś innego, a powiedziałem to. Wiem, że mam wolną wolę, bo robię z nią eksperymenty. Nie dogmatyczne. Ale założyłeś marynarkę, zachowujesz się kulturalnie przy tym stole i tak dalej. A może miałbyś ochotę na coś innego, na jakieś inne ekstrawagancje. Ale zasady obyczajowości, kultury i umowy w sprawie... Pan profesor coś chciał powiedzieć. Nie, bo chciałem zapytać, bo tak jest częste powiedzonko, że przyszłość już istnieje, tylko my nie mamy do niej dostępu. Więc czy z faktu, że pana wybór może jest już komuś wiadomy, nawet jak pan go jeszcze nie podjął, czy to jest coś, co jest źle sformułowaną myślą, czy też to jest myślą, się trzeba pogodzić? Jest źle sformułowana myśl. I to co powiedziałem, że eksperymentuję z moją wolną wolą, to robię to oczywiście jako człowiek, ale mając na sobie kapelusz, że tak powiem, fizyka. Pan zadał pytanie, czy przyszłość już istnieje? To jest bardzo głębokie pytanie, wiążące się z interpretacją mechaniki kwantowej i teorii względności. Dlatego przy panach to pytanie zadałem. Wyobraźmy sobie, żyjemy w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Każdy punkt w tej czasoprzestrzeni to jest zdarzenie. Wszystko, co się dzieje, dzieje się gdzieś
i kiedyś. I teraz możemy sobie wyobrazić, że ta czasoprzestrzeń to jest taki blok z pleksiglasu. I my podróżujemy przez ten blok, tak jak robak przez jabłko, wiercąc tę swoją linię życia z pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze skończonej prędkości światła. I teraz pytanie jest takie, no dobrze, to za sobą zostawiamy ten stożek taki, który jest dostępny naszym obserwacjom w przeszłości, ale pytanie jest, a co przed nami? To znaczy, czy te zdarzenia, które są częścią czasoprzestrzeni odpowiadającą naszej przyszłości, czy one już istnieją, czy też nie? I teraz my mamy pewną swobodę wyboru tej drogi, którą się będziemy pieli ku przyszłości. Ale to, co napotkamy po drodze, czy to już istnieje? No ale dla kogo? Dla kogoś to jest poza czasem? Nie, nie, dla nas. Pytanie jest takie, czy to dla nas już istnieje, czy nie? I stąd się bierze... To jest pytanie o charakterze naukowym? No, filozoficznym. To jest kwestia interpretacji na przykład mechaniki kwantowej, teorii wielu światów i tak dalej. W fizyce istnieją te ograniczenia prędkości światła, zasadnie oznaczoności, które powodują, że w takim eksperymentalnym sensie nie znamy przyszłości po prostu. I już. A czy jest możliwe, że pewna cyganka coś wie, kiedy wróży? Tak, oczywiście, że to jest... Ale jest jakiś wgląd w to, do czego my nie mamy wglądu. Oczywiście, że to jest możliwe i tego również nie można w żaden sposób, posługując się argumentami, eksperymentami, teoriami współczesnej fizyki czy nauki ogólnie, nie można takiemu zdaniu zaprzeczyć. To jest właśnie to, że świat może być transcendentalny. My tego nie wiemy, czy jaki jest. Ale jeżeli nie jest, no to na pewno nie możemy. Fakt tego, że istnieją ludzie, którzy widzą przyszłość, to jest fakt. Źle zadane pytanie. To jest wiara czy wiedza? Ja tego nie wiem. Tego nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek... No wiem o tym, że mamy w prawie uregulowany formalnie status wróża, wróżki do poszukiwania osób w postępowaniu karnym. Powiem o snach proroczych i to nie jest co ja wymyśliłem, tylko to wymyślił Stanisław Lem. Otóż ludzie śnią i są tacy, którzy pamiętają swoje sny. Na ogół zapominamy, budzimy się i natychmiast zapominamy, ale wielu ludzi pamięta swoje sny. I można sobie wyobrazić kogoś, kto śnił, że tego dnia, kiedy się obudzi rano, po południu umrze jego brat. I że ten sen był snem proroczym, to znaczy tak się naprawdę stanie. Przypadek oczywiście, dlatego że w Nowym Jorku śni 11 milionów ludzi. Powiedzmy 5 milionów pamięta sny. Jakaś część tych snów jest właśnie taka. Dziś po południu, jak po moim umrze. Lem był ateistą. Ale to nie koniec historii Lema, która jest naprawdę bardzo dobra. Przypadek. I większość ludzi tak będzie to rozumieć. Czy ateista, czy nie ateista, czy prawdziwy katolik wie o tym oczywiście, że byłoby grzechem myśleć, że to był sen proroczy, bo katechizm Kościoła katolickiego zabrania wiary w prorocze sny, wróżby i tak dalej. Ale powiedzmy, że ten sam pan, który śnił o śmierci swego brata, który się to sen sprawdził, ma drugiego brata i po jakimś czasie przyśni mu się, że ten drugi jego brat umrze i ten drugi brat umiera. Jeśli by jeszcze miał trzeciego brata i sen by się sprawdził, to nie ma takiej siły, nie ma kogoś tak utalentowanego, żeby wytłumaczyć temu panu, że to był też przypadek. A to był przypadek, oczywiście.
który musi się koniecznie zdarzać i można wyliczyć łatwo, wiedząc o ludzkich snach, z jakim prawdopodobieństwem coś takiego się zdarza. Także mówienie o tym, że są ludzie, którzy potrafili przewidzieć przyszłość, albo nawet i przeszłość, to jest coś bardzo cienkiego. To znaczy, jak to sprawdzić, czy naprawdę to potrafili, czy nie, to ja sobie nie wyobrażam. Ja myślę, że teraz przyjdzie nam z pomocą sztuczna inteligencja, bo ona jest taką szybką maszyną do liczenia i wyliczyć to prawdopodobieństwo było naprawdę tak niewielkie, czy może było większe, a może to przekracza prawdopodobieństwo statystyczne. I jak przekracza, to może w tym coś jest. Ja wiem, że w książce pan bardzo cierpko pisze o astrologii. No rzeczywiście argumenty astrologów są chyba tak samo wątłe jak homeopatów, ale faktem jest, że we wszystkich kulturach świata powtarza się ta myśl, że czas naszego urodzenia wpływa na to, kim potem jesteśmy. To może tam coś jest, może nas sztuczna inteligencja naprowadzi wreszcie. Ten efekt snów i śmierci braci, to się nazywa efektem Nostradamusa. Nostradamus pisał opasłe tomy z przepowiedniami. No i część z nich musiała się sprawdzić. I to jest tak, że przepowiadamy jakieś rzadkie zdarzenie, albo nam się przyśni. I to zdarzenie nie następuje. Zapominamy o tym. Nie trzymamy w pamięci. No, porządna statystyka będzie jednak odnotowana. Natomiast jeżeli nam się coś przyśni i po paru godzinach rankiem to się zdarza, tak, to będziemy to pamiętać. No tak, ale mówimy tak samo o znakach, które są takim głosem z nieba dla tych, którzy czytają to jako znaki, albo zupełnym urojeniem, przypadkiem. Rozmawiamy, panie profesorze, dużo o wolnej woli, a to nie jest tak, że właśnie w filmie Liczba doskonała pan profesor chce pokazać brak wolnej woli, na przykłady tej losowości, która czasami wybiera za nas, że pewne rzeczy są determinowane, tak jak ta bomba, coś, co spada na człowieka, że to jest właśnie zaprzeczenie tej wolnej woli? Nie, dlatego że no, bomba nie ma sama swojej wolnej woli, ale człowiek, na którego spadnie, tę wolę posiada. To jest po prostu wolna wola przypisana podmiotowi, który działa. Natomiast obiektywne okoliczności, w których człowiek żyje, wymagają, żeby tej wolnej woli używał, kiedy podejmuje decyzję. A życie to jest cały czas taka droga przez najrozmaitsze rozdroża, gdzie można pójść w lewo albo w prawo. I tutaj człowiek tę wolną wolę ma i chyba mają wszędzie, nawet zamknięty w więzieniu. Też ma wolną wolę o tym, o czym będzie myślał i jak pokieruje tym, co się w nim samym dzieje. To jest taka moja nadzieja, że ta wolna wola jest mimo wszystkich uwarunkowań, mimo wszystkich choćby środków psychotropowych, które potrafią zakłócić naszą osobowość, to jednak my coś trwale takiego mamy, że my decydujemy, a nie, że za nas los decyduje. Przypadek nie jest ograniczeniem wolnej woli człowieka? Nie, dlatego że człowiek swoje wybiera, a przypadek jest tym, co go spotka. To znaczy do niego to przychodzi jako wyzwanie, to jest to rozdroże. I znowu trzeba się wobec przypadku stosunkować, czyli wtedy tą wolną wolę gdzieś z siebie wyrazić, jakoś znaleźć jej ujście. Czy jest jakieś naukowe ujęcie cudu? Czy my możemy na niego spojrzeć? Powiem o jednym, które cytuję w książce. Profesora Infelda, znakomitego ucznia Einsteina. Współpracownika raczej. Współpracownika Einsteina, wieloletniego, który był dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej na Chorzej, z której wszyscy dyskutujący się wywodzimy, w tym sensie, żeśmy tam w różnych latach i w różnej długości studiowali fizykę. Otóż Leopold Infeld, zapytany kiedyś, panie profesorze, co by pan powiedział na to, gdyby dowiedział się pan, że ktoś wszedł na szczyt wieży mariackiej, skoczył w dół na rynek i nic mu się nie stało. Czy uznałby pan to za cud, czy za przypadek? Oczywiście za przypadek, powiedział Infeld. No dobrze, ale gdyby on wstał, otrzepał proch z sandału, wszedł na wieżę mariacką, skoczył drugi raz i znowu mu się nic nie stało, czy to by był cud, czy przypadek?
przypadek, powiedział Intfeld. A gdyby to zrobił trzeci raz, Intfeld zastanowił się, powiedział, wtedy chyba bym powiedział, że nic mu się nie stało skutkiem doświadczenia, którego nabył w poprzednich dwóch skokach. To jest, co nauka mówi o cudach. Dobrze, tylko że cuda mają inny wymiar. To, że spotkałem pewną panią w pewnym momencie mojego życia i konsekwencje są obecne do dzisiaj, bo jesteśmy razem, to z mojego subiektywnego punktu widzenia był cud, bo mogło się zdarzyć, żeśmy się minęli na ulicy i byśmy się do tej pory nie znali. I moim zdaniem to, co jest atrakcyjne w ogóle w rozumieniu cudu, to jest to, co jest subiektywne. Że to mnie się przydarzyło i jakby w tym był palec Boży, jakby ktoś za tym stał, że tak się złożyły okoliczności, a nie inaczej. Ale wtedy mówimy, że przypadek to jest to przebranie, w którym Bóg objawia się światu, czyli go nie widać. Ale to... Doktor Żiwago, to jest wspaniała powieść, w której właśnie takie przypadki się co i róż zdarzają, a nawet takie, że jak wszyscy pamiętamy, że nie dochodziło do spotkania, ale ktoś jechał arbatem i ktoś inny patrzył wtedy z okna. W ogóle świat jest cudowny. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że są takie rzeczy, które mogłyby się zdarzyć i się nie zdarzyły, albo które absolutnie nie miały żadnego sensu, żeby się zdarzyć, żeby się zdarzyły, tak jak pan powiedział, zaważyły o całym moim życiu. I wiedząc o tym, zapewne również dlatego, że wiem o tym, o tej cudowności świata, patrzę na antropiczne wyregulowanie w dokładnie taki sam sposób. Że to jest po prostu cudowne. I używam tego wyrazu, że to, że istniejemy we wszechświecie i że wszechświat jest taki, jaki jest, to jest cud po prostu. To pytanie wiąże się w ogóle z takim fundamentalnym pierwszym pytaniem. Dlaczego ja to jestem ja, a nie ktoś inny? Tak, tak. No potem świat mógłby być beze mnie i wyglądałby bardzo podobnie. To sobie czasami trzeba przypomnieć. W końcu w każdej minucie i każdej godzinie nam się zdarza coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czemu nie jesteśmy w stanie zapobiec, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. No wystarczy, że komórka zmutuje, rozwija się nowotwór i tak dalej. Nie mamy na to żadnego wpływu ani żadnej wiedzy. No owszem, są tam. Prawdopodobieństwo może zwiększyć albo zmniejszyć, ale wszystkie te fundamentalne rzeczy związane z życiem i śmiercią w dużej mierze są zupełnie poza naszą kontrolą. A jak się... Pan profesor chciał coś dodać? Nie, nie, to po prostu wracam do tego, że tutaj sobie tak wypisałem na wszelki wypadek do tej rozmowy jakieś mądre cytaty, żeby zupełnie nie skompromitować. No i wspomina mi się tutaj święty Augustyn, który no tak podkreśla w ogóle to, co jest istotą każdej wiary, to znaczy poczucie tajemnicy i tajemniczości świata. Świat jest w ogromnym swoim obszarze poznawalny, ale jeszcze większym jest tą zagadką, tajemnicą. Jeżeli na przykład mówimy, że coś rozumiemy z tego, kim jest Bóg, no to mówimy głupstwo. Po prostu trzeba od razu powiedzieć, nie rozumiemy nic. To jest bezpiecznie. A pan mówi, że rozumiemy. Nie. Podoba mi się bardzo to stwierdzenie. Ale chciałbym powiedzieć zamiast ciebie, Staszku, że nie jest tak, że wszystko jest zagadką. Że również cudem jest to, że o pewnych rzeczach wiemy na pewno. Wiem, że nic nie wiem. Staszek w swoich felietonach w Tygodniku Powszechnym zamienił na wiem, że wiem. I są takie rzeczy, o których wiemy na pewno, że wiemy je. Nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy, na pewno wiemy. W tym cudownym świecie, w którym tak wielu rzeczy ciągle nie rozumiemy, i to rzeczy fundamentalnych, na przykład tej pierwszej zupełnie, czy świat jest tylko materialny, czy świat jest transcendentalny. I to nie jest tylko pytanie filozoficzne, ale to jest pytanie, które może mieć przełożenie praktyczne również. Takie przełożenie na fizykę. Są rzeczy, których nie rozumiemy, ale od takich właśnie rozważań Greków na temat istoty bytu i podobnych umiemy,
wystrzelić rakietę z Ziemi, która będzie lecieć kilkanaście lat, a potem za pomocą innych silników rakietowych wyląduje na małej planetoidzie. Znamy prawa, które rządzą materialnym wszechświatem z nieprawdopodobną zupełnie precyzją i dokładnością. I dla mnie to jest też pytanie, skąd się bierze nasza ludzka możliwość rozumienia praw przyrody. Penrose, a o tym często wspomina, skąd się to bierze? Przecież to wcale nie było potrzebne do ewolucyjnego przetrwania. Twierdzenie Pitagorasa, moglibyśmy go nie odkryć, bylibyśmy biologicznie tacy sami. To, że zastanawialiśmy się nad, nie wszyscy, ale niektórzy z nas, nad istotą bytu, wcale nie pomagało do tego, żeby chronić się przed dzikimi bestiami. W polemice z panem, czy właściwie w recenzji, którą pan Jerzy Sosnowski zamieścił w Więzi, jest taki motyw, który się pojawił w rozmowie między panami. Ja bym chciał przyjąć jedną stronę. Bo jest wśród humanistów taka głęboka potrzeba niepewności, że jeżeli jesteśmy zupełnie niepewni, to może jesteśmy bliżej prawdy, ale jak nie daj Boże coś powiemy, tak jak pan mówi, na pewno, no to to już grozi, no wszystkim tym, co grozi we współczesnym świecie, prawda, nadmiar pewności co do własnych przekonań. Ale tu mnie się zdaje, że pan ma rację mówiąc, jednak coś wiem, że wiem, a nie, że wiem, że nie wiem. To cytując Staszka, który wymyślił ten tytuł do cyklu swoich felietonów, że wymyślił go dokładnie po to, żeby zdenerwować czytelników Tygodnika Powszechnego, którzy w 200% są humanistami. A jak wy patrzycie na takie zestawienie religia, wiara i teoria ewolucji Darwina? Dochodzimy do tego, że wiemy, jak to działa. To jak ma się do tego Biblia? Biblia się do tego w ogóle nie ma. Opisuje przecież akt stworzenia. No właśnie, i ten akt... Konwencji realistycznej, przecież to jest fałszywa lektura. Ale jakby ktoś... I bardzo, bardzo piękne. No nie, że lektura dosłowna, lektura Biblii jest fałszywą lekturą i to już od stulecia przynajmniej chrześcijanie dość głośno to twierdzą. Nie mamy żadnego obowiązku traktować tego jako zapisu realnych. To jest metaforyczna księga. Metaforyczna, ale... Grono fundamentalistów. To wszędzie się znajdzie, ale to nie jest współczesne. Ale popatrz, co Bóg zrobił najpierw? Oddzielił światło od ciemności, prawda? No tak, tak, tak. Tak jest powiedziane. Tak jest powiedziane. A potem, jak już się zajmował tym, bo czas oczywiście ten pierwszy dzień, że uczynił ten ocean wodny nad ziemią. Te wody nie powstały na powierzchni ziemi, tylko nad. To jest dokładnie to, co mówi współczesna nauka. Że woda przyleciała na lodowy z kosmosu. Komety, tak. Ja nie mówię, że wobec tego Biblia coś, tylko no, oczywiście, że to jest... To jakieś dalekie echo czegoś przełożone na język pasterzy, którzy tego słuchali. Ci pasterze byli bardzo, bardzo dociekliwi. Tak, to prawda. Rozmowa trochę pokazuje... irracjonalność dla mnie religii, w takim ujęciu irracjonalności, że jest w tym bardzo wiele nieracjonalności, niezrozumienia. Nie macie poczucia, że ta irracjonalność religii jest źródłem największego zła na Ziemi? Absolutnie nie. Po pierwsze, religia nie jest irracjonalna, tylko wręcz przeciwnie, jest racjonalna. I ta racjonalność religii, a zdaniem wielu historyków nauki, prowadziła do tego, że powstała nauka. To znaczy we średniowiecznych uniwersytetach i klasztorach rozważano naturę Boga, naturę innych bytów, posługując się rozumem. To ta teza o racjonalności Boga zachęcała do poznawania też świata materialnego, który jako boskie stworzenie powinien być racjonalny. Religia nie jest nieracjonalna, jest racjonalna. To znaczy
oparta jest o rozum plus wiara, oczywiście, ale ta tajemnica, o której Pan mówi, i to, że różnych rzeczy nie wiemy i że to jest najpiękniejsze i najciekawsze, to jest motyw występujący nie tylko często wśród teologów, ale także fizyków. To jest to, co Albert Einstein mówił, że najciekawsze, najpiękniejsze w świecie jest to, jest tajemnica. Że możemy się do prawdy zbliżać. Zagadki, bo zagadki się wyjaśnia. Tak, bo zagadki się wyjaśnia. Właśnie mówił. Coś takiego jest, że w opinii publicznej dzisiaj bardzo się często przewija takie mniemanie, że religia była przeszkodą w rozwoju nauki. A przecież jest zupełnie odwrotnie. Tak, przecież jest zupełnie odwrotnie. Wszystkich religii świata, tylko ta judeochrześcijańska doprowadziła do takiego rozkwitu myśli i w końcu zaprowadziła nas, prawda, na Księżyc, żeby to użyć za symbol, żeśmy wylecieli. Ale dzisiaj doprowadza też do ekstremizmu. No, ale to każda doprowadza, nie ma się czym chwalić, ale nie jest to specjalna osobliwość, że to musi koniecznie być przypisane chrześcijanom. Buddyści bywają także równie okrutni i walczą, jak i też islamiści i wszystkie inne religie. Dźwigają na sobie ciężar ludzkich grzechów, ale istota jest nie taka. Chcę podkreślić różnicę pomiędzy wiarą a religią. Rozumianą jako wiara plus cała ta nadbudowa jakby administracyjna, to znaczy struktura kościoła i tak dalej. Rzeczywiście nikt nie zaprzecza temu, że działania kościoła katolickiego zwłaszcza były w różnych okresach i w niektórych miejscach na ziemi dzisiaj, no są nie do przyjęcia. Ale jak mówimy o sprawach filozoficznych czysto, to całkowita zgoda z tym, co pan profesor powiedział. W naszym kręgu kulturalnym religia była jednym z głównych powodów rozwoju nauki. To, że powstały uniwersytety, które są naszą cywilizacyjną chlubą. Ale nie tylko uniwersytety, że szkoły różnych typów, biblioteki, muzea, to wszystko było inspirowane religijnie. Dziękuję za tę rozmowę.